Pokój, dobro, ojciec Serafin, witam wszystkich serdecznie w piękną niedzielę zesłania Ducha Świętego. Aż do ukrzyżowania Pana Jezusa apostołowie byli bojaźliwi, byli w takim strachu, byli słabi. Wyraźnie to widać chociażby w tych bardzo istotnych momentach paschy Pana Jezusa. Kiedy nie chcieli się chociażby modlić w Ogrójcu, kiedy Piotr się zapiera swojego mistrza, kiedy pouciekali spod krzyża i pochowali się gdzieś tam przed Żydami. To, co zmieniło się w ich życiu, to właśnie dzień Pięćdziesiątnicy, a więc pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu. Otrzymują dary Ducha Świętego. Również i każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego w sakramencie chrztu świętego. Pełnie tych darów otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Jednak wielu ochrzczonych, wielu bierzmowanych przyjmuje niejednokrotnie taką postawę uczniów Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Kiedy brak jest im odwagi, kiedy są zalęknieni, kiedy są słabi, kiedy są uwikłani w to, co światowe, kiedy kierują się bardziej ku temu, co cielesne, światowe, aniżeli ku temu, co duchowe. Pewien turysta odwiedza w Tybecie mnichów. Chciał poznać życie mnichów w tym klasztorze i kiedy już przekroczył bramy tego klasztoru, wówczas chwali się mnichowi, ileż to musiał przejść, ileż to musiał nawiedzić krajów i kontynentów. Natomiast ten mnich odpowiada mu: Biedny człowieku, biedny mój bracie, Ty musisz tyle podróżować po świecie, a ja wędruję tylko do swojego wnętrza, aby tam szukać Pana Boga, aby tam szukać szczęścia. Jeśli człowiek ma czas na modlitwę, jeśli człowiek nie wyobraża sobie niedzieli bez mszy świętej, jeśli człowiek odczuwa w sobie wyżytu sumienia i pracuje nad sobą poprzez chociażby regularną spowiedź świętą, jeśli człowieka stać na dobry uczynek, na świadectwo wiary w swojej rodzinie, w środowisku pracy, jeśli człowieka stać, aby zaangażować się, w życie Kościoła, aby być odpowiedzialnym za ten Kościół, działa w nim Duch Święty. Potrzebujemy dziś Ducha Świętego, który uwalnia nas od lęków, a uzdania nas do tej postawy odważnej, by dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy Ducha Świętego, który uzdania nas do pokoju, do przebaczenia, do zgody, do jedności. Jeśli będziemy odkrywali w sobie Ducha Świętego, wtedy ten Duch Święty nauczy nas najpiękniejszego języka na świecie, dzięki któremu dogadamy się z każdym człowiekiem na Kuli Ziemskiej, bo jest to język miłości. Dzisiaj niedziela zesłania Ducha Świętego, natomiast przyszła niedziela. To w naszej parafii szczególna niedziela, bowiem będziemy obchodzili odpust parafialny ku czci świętego Antoniego z Padwy. Przygotowujemy się do tej uroczystości codziennie podczas nabożeństw do najświętszego serca Pana Jezusa, odmawiając nowenne do świętego Antoniego. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania, odpustu parafialnego w przyszłą niedzielę, 12 czerwca. Suma odpustowa. O godzinie 11:30, po której odbędzie się procesja eucharystyczna, niż pory odpustowe o godzinie 16:30. Pokój i dobro.